Proszę Państwa, jesteśmy tutaj na dobre i niedaleko Marienstadt jest i dojeżdża ten 127. Właśnie tam chciałyśmy jechać. 127 tam chciałyśmy jechać tym autobusem do Marienstadtu. O, myślałem, że on tutaj stanie, on tam wcześniej stanął. No tutaj te autobusy to różne fochy robią, proszę Państwa. Lochy. Gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, a Wrocław nie wchodzi w grę. Wrocław jest matecznikiem Schetyny. No i teraz, proszę Państwa, w radiu było całe mnóstwo informacji na temat Wrocławia, który jest matecznikiem Schetyny. A Schetyna to PO, a Wrocław to PO. I bardzo dobrze się stało, że, proszę Państwa, będzie nowy prezydent Wrocławia, że linii PO, no to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, PO, to wiadomo, co to jest co. Ponieważ PO przegrało i bardzo dobrze zrobiło, tu browarne jest, tam jest też, proszę Państwa, kawiarenka, Dom Kultury, wernisaże, promocji książki, byłam na kilku. Jako, że jesteśmy ludźmi kulturalnymi, przynajmniej, a przynajmniej tak się nam wydaje, no to PO przegrało we Wrocławiu, będzie nowy prezydent i nie będzie tych komuchów, szpiegów komunistycznych, lawirowania, proszę Państwa, nie będzie. No ale jeżeli, proszę Państwa, sam się to nadstawia, no to trudno. No dzisiaj będziemy mówić o bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Pani dyrektor do niej będziemy dzisiaj dzwonić i pisać list.